Siemanko ludziska, z tej strony Metsu i witam was w kolejnym odcinku z kariery Benfiką. A dziś zagramy 3 mecze ligowe, tak fajnie rozpoczniemy sezon myślę. Ale ostatni dzień okienka transferowego zrobimy dopiero w następnym odcinku, razem z meczami reprezentacyjnymi, na które zawsze jest osobny odcinek. A my przejdźmy do pierwszego spotkania. Takie stroje mogą być. Dokonamy jednej zmiany w składzie, Rodrigo wejdzie tutaj, a na ławkę zamiast Casemiro to jedno spotkanie wejdzie Gomez, bo myślę, że może wejść w drugiej połowie, a my zaczynajmy spotkanie. I rozpoczniemy spotkanie, zobaczmy, Jonas, aj traci piłkę, zobaczmy, Jonas, świetny zwód, wbiega w pole karne, Jonas! I pierwszą akcję w tym sezonie wykańcza Jonas. Pierwszy strzał, pierwszy gol. W świetnej formie jest Brazylijczyk. Nie pokazywał tego w sparingach, ale najważniejsza jest liga. Naprawdę perfekcyjne wykończenie, zobaczmy. No przebieg między obrońcami jak slalomowymi tyczkami i nie dał szans Defendiemu. Piękne wykończenie. Jonas i 1-0. Cóż za zwód Bonaventury. Oliveira. Krychowiak nie daje rady. Lopez. Czy zablokuje go John? Nie. Ależ zwód. Może być 1-1. Tak. Pasos szybko wyrównuje po pięknej akcji. Niestety nasza defensywa dała ciała. Po całej linii. Nie powinna dopuścić do tego strzału Urdalo. Widzimy, jak ekipa rywali się cieszy, strzelając gola mistrzowi Portugalii. Zobaczmy, no fatalna postawa obrońcy i pewne wykończenie. Paolo Urdalo. Bez strzału i jest nasza kontra. Zobaczmy, Jonas, Jonas, świetny zwód. Został ostatni obrońca, Jonas. Jonas pędzi. Świetnie się zastawia. Podaję do Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo! 2-1. Piękne wykończenie Hiszpana. Opłacało dać się mu szansę w pierwszym składzie. Pewnie wykańcza akcję naprawdę kapitalnie. Jego kapitalna lewa noga czyni cuda. Widzicie, jak pięknie zmieścił to tuż przy słupku w krótki róg. Rodrigo i 2-1 dla Benfiki. Świetnie do Jonasa. Jonas. Jonas mija rywali, ma po drugiej stronie Rodrigo, dobre podanie, Rodrigo i 3-1 z pierwszej piłki wykańcza, niesamowity napastnik wrócił do Benfiki z wypożyczenia, rozwinął się, nabrał doświadczenia i gra jeszcze lepiej niż mógłby w tamtym sezonie. Liga hiszpańska naprawdę pomaga w rozwoju, szczególnie gra w bardzo dobrym klubie, jakim była Valencia. I zobaczmy, piękne wykończenie, nie do obrony po prostu. Drugi gol w pierwszym meczu ligowym. Naprawia swój błąd Grzegorz, świetnie. I zobaczmy, świetnie pokazuje się Jonas. Pewne przyjęcie, Jonas. Jonas! 4-1, niesamowity mecz Benfiki, asysta Rodrigo. To co dzisiaj gramy to jest poezja. Każdy strzał zamienia się w bramkę. Nasi napastnicy czynią cuda. Jest to drugi gol Jonasa w obecnym sezonie. I czy poda? Co zrobi zawodnik? Świetnie do Urdado strzel z gola. Odgrywa do Seriego z Serii. Lopez. Oj, niesamowity zwód. Co zrobi Mendy? Nie daje rady. Strzał! Ależ interwencja Cezara. Niesamowita. I łapie piłkę bez problemu. Koniec spotkania. Rezultat 4-1 dla Benfiki Lizbona. Bardzo dobry występ i początek ligi w wykonaniu mistrzów Portugalii. Naprawdę, zobaczcie, 4 strzały, 4 gole. Wszystko, co oddaliśmy w bramkę, każdy strzał zamienił się no, w bardzo ładnego gola. Najlepszy Jonas, o 1/10 gorsza nota Rodrigo. Po prostu fenomenalny występ napastników. Sami wygrali to spotkanie. Zobaczmy, mają po 2 gole i po 2 asysty.
No niesamowici są, no muszę to przyznać. Julio Cezar również w dobrej formie, co jest bardzo ważne. A my widzimy się już za moment. Po zakończonym spotkaniu przyszły nowe wiadomości, zobaczmy. Kilku zawodników przyjęło ofertę, ale jeszcze poczekamy odrobinę. Nelson rozczarowany, no ale sorry, widzieliście co robili napastnicy. Magia. A my przejdźmy dalej. Kolejne odpowiedzi. O, Campbell przyjął. Myślę, że tego Słoweńca pozyskamy, bo naprawdę wydaje się być bardzo ciekawym i obiecującym zawodnikiem. O, oferta zabrana. Tylko my chcemy trochę więcej. O, tyle. Zobaczmy, czy mi się zera nie pomyliły. Ile on tutaj jest wart? No, jego wartość jest bardzo niska, więc myślę, że kontrofertę przyjmą. Bo nie jest nam potrzebny ten zawodnik, to na pewno. A właśnie Campbella mieliśmy pozyskać. O, kolejna oferta. Za Farinę. No, ale musicie się postarać. Tyle. Bo ten zawodnik raczej szansy nie dostanie. Cuenca przyjął Hajrowicz, ale ja jestem zdecydowany na Campbella. I to on zasili szeregi naszego zespołu. Zaakceptujmy ofertę. Bardzo dobrze. Resztę na razie prawych przynajmniej odrzucimy. Nie wiem, czy jakieś lewo nie pozyskać skrzydłowego. Bo mamy tam Gaetana, tego drugiego zawodnika, ale on tak też średnio się spisuje, trzeba przyznać. Izet Hajrowicz też odrzucamy. Mamy jeszcze pieniądze, możemy kogoś pozyskać w tym odcinku. Więc jeszcze nie wiadomo, ale to dopiero później. Teraz skupmy się na grze. Zobaczmy, jak wyglądają statystyki Kevina Campbella. No, jak widzimy, dobre przyspieszenie, prawie wszystko na zielono. Siły nie ma za dużo strzału, ale myślę, że to nie będzie problem. I bardzo pasują statystyki, dobra kontrola piłki. Widzimy, wysoka pracowitość w ataku, gwiazdki 4/4. Może być to dobre wzmocnienie, Słoweniec. Skoczy do pierwszego składu. Myślę, że o, jeszcze zmienimy, zapiszmy i jeszcze raz wejdziemy, bo musimy Rodrigo dać ewidentnie do pierwszego składu. A jeszcze Johna wystawimy na listę transferową, bo go raczej nie będę używał. Tak, tyle zmian wystarczy. Myślę, że wszystko spoko się na razie układa. Dobrze, zaczynamy ligę. Sprzedajmy zawodnika. Kogo? Ole Johna. A po następnym meczu przemyślę, kogo możemy pozyskać jeszcze. Dodamy do listy, no bo nie jest nam potrzebny ten zawodnik. Mamy Salvio, Campano. Co więcej potrzeba? Coś długo się wczytuje to spotkanie z Boavistą. Naprawdę długo, a nie, bo nie klikłem, co za mózg ze mnie. No. Widzimy, teraz wszystko przyspieszyło oczywiście. O, oferta transferowa. Nie, nie, za takie małe pieniądze nie oddamy Fariny. Możemy trochę zejść z ceny, tyle. Bo jednak jest to obiecujący środkowy pomocnik ofensywny. Hertha przyjęła ofertę za Branta, więc chyba pozyskamy lewego pomocnika. Ale to po tym meczu poszukamy nowych zawodników. Jeszcze zobaczmy. Zróbmy szybko jeszcze powołanie do reprezentacji. Ten odcinek może być chyba najdłuższy ze wszystkich, ale takie też czasami trzeba wypuścić. Powołania do reprezentacji. Kto tu jest ciekawy? O, Quaresma. Jego na pewno bierzemy, bo ostatnio bardzo mi brakowało takiego zawodnika. Zamiast Mane. Rafa, ale i tak wróci ten nasz zawodnik. Tu mamy dwóch na prawe. Myślę, że za dużo jest środkowych pomocników, tak. O jednego, kogo by tu wyrzucić? Raula Meiresa, za niego Quaresma. A zobaczmy, ilu mamy obrońców. Było też dość sporo. Kto tu jeszcze się wyróżnia? Zobaczmy. O, Neto, dość ciekawy obrońca środkowy. Zamiast Rolando, bo jego w ogóle nie używam i nie planuję. Luis Neto. Kto tam jeszcze jest?
na prawą czy lewą obronę, żeby było. Na lewą mamy Kentrao, na prawą Pereira i Silvio, więc myślę, że wystarczająco. Nikt tam jeszcze ciekawy się nie pokazuje. Chyba, że William Carvalho, bo jest dobrym defensywnym. Pizzi gra, Thiago Silva. Myślę, że Thiago, bo się słabo ostatnio spisywał. William Carvalho wskoczy. I taki skład może być. Zgłośmy go. Benfica. A my widzimy się przy wyborze strojów na mecz z Boavista. Więc zobaczmy, w jakich strojach wystąpimy. Takie mogą być. I zaczynajmy spotkanie. Świetna akcja. Korea. Niesamowity zwód i niesamowity Julio Cesar. Ten chłopak ma moc. Ten wiek, te obrony, no zobaczcie. Im starszy, tym lepszy. Dobre podanie, zobaczmy. Jonas jest już pod karnym. Jonas. Czy poda? Cudowne podanie. Strzał! 1-0, tak jest. Tak jest, 35 minuta. Pewne wykończenie naszego zawodnika. To jest Pizzi w całej okazałości. Naprawdę dobra akcja Jonasa, który wysunął. No i Pizzi nie pozostawił wątpliwości bramkarzowi, którym jest Mika. No, piękne wykończenie po ziemi. Pierwszy jego gol w tym sezonie. Dobre podanie, Carvalho. Ach, niesamowity zwód. Carvalho, strzał! Niesamowity jest dzisiaj Cesar. Lewin naprawia swój błąd. Czy będzie wrzutka podania? Żeby tylko nie była dobra sytuacja strzelecka! Na całe szczęście obok bramki. Koniec spotkania, rezultat 1-0 dla Benfiki. Po golu Pizziego wygrywamy ten mecz. Myślę, że nie dominowaliśmy. Jeden strzał, ale niestety wiele akcji tuż przed samym strzałem nam wybijała ekipa Boavisty. Kapitalny mecz oczywiście Cesara. Powiem tak, dobry debiut Cantla. Miał jedną świetną sytuację, ale się pogubił w ostatniej fazie i nie zdołał oddać nawet strzału. Widzimy, próbował nawet odbiorów. Driblingi trochę mu nie wychodziły, ale z czasem się przyzwyczai do Ligi Portugalskiej, będzie pewnie świetnie grał, bo naprawdę jego kontrola piłki jest wybitna. A my widzimy się już za moment. Myślę, że na razie nie będziemy przeprowadzać transferów, dopóki Ola John się nie sprzeda, bo naprawdę mamy za dużo zawodników. Przejdźmy dalej. I zobaczmy, o, Farina sprzedany. Brand, zobaczymy, jak teraz wygląda nasza sytuacja budżetowa. Może się bardzo zmieniła, a niezbyt. Zobaczymy, jak przyjdzie kasa za Farinę, to wtedy zdecydujemy, czy jeszcze kogoś pozyskamy. O, ktoś sprzedał się, zatrzymajmy. Jakieś dwie wiadomości. O, oferta, a to zaraz się tym zajmiemy. O, Farina, dobra kasa wpłynęła. Za Wiktorię oferta. Nie używamy go, mamy kilku jeszcze środkowych, jak dadzą tyle, to może odejść. Niech przepłacą, to wtedy przemyślimy sytuację. Zobaczmy naszą sytuację. No, mamy za dużo kasy teraz, więc myślę, że ja teraz poszukam ciekawych zawodników i zobaczymy się, jak już ich znajdę. Na lewe skrzydło myślę kogoś pozyskamy, bo ten nasz zmiennik cienko się spisuje. Udało mi się znaleźć paru zawodników, którzy mogliby się przydać na lewej pomocy. Pokażę wam ich. Wysłałem o nich zapytanie już. To Bruma, Rafa, Origi, Torres i jeszcze kilku, ale to lewy pomocnik już typowo. Amrabat, Ayu, Perisic, Jesse Rodriguez oraz Giancomo Bonaventura. Nie wiem, czy któryś z nich będzie chciał do nas przyjść, ale zapytać zawsze można. Przejdźmy dalej. O, już odpowiedzi jakieś są, a nie, przełożyłem spotykanie. Zobaczmy. O, oferta za Wiktorię. Nie. Tak się nie bawimy. Tyle. Więc zobaczmy. Amrabat. No,
Dość tani, no. Damy tyle i może się zgodzą. Andrea, ło! Trochę mnie zaskoczyli. Damy tyle, bo chyba więcej nie jesteśmy nawet w stanie. Przełożone spotkanie z Aluką. A, wcześniej je zagramy, to świetnie. Jeszcze z Estoril Praia. Czyli chyba Liga Mistrzów albo coś się stało, bo czemu by tak przekładali spotkania? Tak. Zobaczmy. Trafiliśmy już do fazy grupowej. Zagramy z FC Kopenhagą, Dynamo Moskwa oraz ekipą Bayernu Monachium. Powiem tak, grupa spokojnie do wyjścia, jedynie Bayern stanowi dla mnie jakiś problem. Ale mogło być zdecydowanie gorzej, nie oszukujmy się. Przejdźmy dalej. Dość długi dzisiejszy odcinek, ale trzy spotkania trochę zajmują, plus trwa okienko. Ale myślę, że taki odcinek jeden na jakiś czas może być. O, kolejny... Ło, 9 wiadomości. Oferta przyjęta za Aju. To bardzo dobrze. Tyle. O. I kluczowym. Kto tu jeszcze? O, przyjęło. Za, przyjęli za Amrabata. To bardzo dobrze. Te dwa lata, damy 3. Na 2 nam nie jest potrzebny zawodnik. A trochę za niska oferta. O nie. Trochę się pomyliłem. Chyba jednak nie dogadamy się z Genoą, bo mamy zbyt rozbieżne stanowiska. O, Bruma, ta, nie wiem czy zera. Bo jak tanio, to damy tyle. I myślę, że uda nam się go pozyskać. Młody Portugalczyk, Rafa. Nie chcą go dać, ale spróbujemy dać ofertę za niego. Powiedzmy tyle. A nie, ja zera pomyliłem, no. Powiedzmy tyle, może się zgodzą. O, Divock Origi, też dość tani. To damy tyle. Kto tu jeszcze? Oliver Torres. Możemy dać tyle. Tak tanio trochę. Ivan Perisic. Nie, nie chcę jednak tego zawodnika. Czy tam odpowiedź za Hesse przypadkiem nie przeszła? Tak. No, Hesse Rodriguez też ciekawy piłkarz. Jak widzimy, ceny nie są zaporowe, więc prawdopodobnie kogoś pozyskamy. O, Bonaventura trochę za drogi, więc sobie go odpuścimy. Znowu przełożone spotkanie, ale to już takie kosmetyczne zmiany. What? Chwila, żebym się nie pogubił, bo dzisiaj tyle się dzieje w tym odcinku, że aż szok. Nie spodziewałem się, że tyle się może dziać. Przepraszam, już się sam mylę. Oliver Torres, tyle, kluczowy. Naprawdę, trochę chyba błąd zrobiłem, że w tym właśnie momencie te trzy spotkania. Ale myślę, że ktoś to obejrzy do końca. Odrzucona oferta Bragi, to już odpuścimy sobie. Kluczowy, 4 mecze, dobrze, tak może być. Nie martwcie się, już nie mam zamiaru nikogo kupować. O, Aju chce przejść, ale poczekamy na resztę. Tu też poczekamy. A potem zdecyduję pod koniec odcinka, kogo pozyskamy. Chyba, że to już w następnym, nie wiem. Co jeszcze nie przeczytałem? O, dobrze. Przejdźmy dalej. O, ostatnia wiadomość, ale to już zobaczymy, jak przejdziemy do tego dnia. Oferta transferowa za Rodrigo. O nie, takiego się nie sprzedaje. Odrzucaj wszystkie w tym przyszłym. Jest w za dobrej dyspozycji po prostu chłopak. Hesse odrzucił, Torres przyjął, Origi przyjął, Bruma przyjął. To kogo by tu pozyskać? Myślę, że pozyskamy jednak Aju. Mimo iż jest najdroższy. Albo nie. Wiecie kogo? Weźmiemy Brumę. Czy on przyjął w ogóle? Zobaczymy. Tak, przyjął. Weźmiemy Brumę. Młody Portugalczyk może się dobrze rozwinąć w Benfice.
A jeszcze zostawimy z brakiem odpowiedzi, więc na razie wyląduje Bruman na ławce, ale powinien wchodzić. No, bardzo dobre statystyki. Myślę, że będzie to bardzo dobry transfer, bo ma dopiero 20 lat. No, jak widzimy. Damy go na ławkę zamiast... Kogo by się tu pozbyć? A, na razie obrońcy nie potrzebujemy. Zapiszmy zmiany oczywiście. I wybierzmy stroje na ten mecz. I wybierzmy stroje. Takie mogą być. Skład bez zmian. Zaczynajmy mecz. Mensah czy poda? Dobre podanie do Tomane. Tomane. Świetny strzał! Tuż obok bramki. Czy poda? Tak. Jest Rodrigo na czystej pozycji. Czy mu wysuniemy? Świetnie się zabrał. Niesamowicie goalkeeper. Rozi nie będzie? Nie, nie ma strzału. I może być kontra. Zobaczmy. Pizzi. Świetnie mija rywali. Jest już sam na sam. Pizzi. Niesamowicie bramkarz. I jest kontra. Zobaczmy. Jonas. Podaję do Rodrigo. Rodrigo przebija się. Nadal przy piłce Hiszpan. Świetnie do Pizziego. Pizzi do Rodrigo. Rodrigo przedarł się. 1-0. Na tego zawodnika zawsze można liczyć. Niesamowity jest ten Hiszpan. Dzięki Bogu, że wrócił do naszej drużyny z wypożyczenia. Bo spisuje się kapitalnie. Jest naprawdę podporą naszej ekipy. I zobaczmy. Świetna akcja. Rodrigo przebił się i w ostatniej chwili pokonał bramkarza w krótki róg. Czas na zmiany w naszej ekipie. Może być kontra. Zobaczmy. Rodrigo zbiega na lewe skrzydło. Rodrigo objeżdża obrońcę. Jest w dobrej sytuacji. Rodrigo! I 2-0. Bez zbędnego ociągania się. Strzela drugą bramkę. No naprawdę niesamowity zawodnik. Będzie idealny na Ligę Mistrzów. Zobaczcie, jak on to wykańcza w krótki róg. No bramkarz jest po prostu ośmieszony jak małe dziecko. Rodrigo, czwarty gol w sezonie. Koniec spotkania, rezultat 2-0. W dzisiejszym odcinku był tylko, raczej meczu bardziej, odcinku również, był tylko jeden bohater. Rodrigo, niesamowity Hiszpan. Fenomenalny jego występ. Kamp niezły, Bruma słaby debiut, ale chłopak się ogra i będzie grał świetnie. Zdominowaliśmy Wiktorię Guimarães, była bez szans w tym spotkaniu. A my widzimy się za moment. W dzisiejszym odcinku udało nam się wygrać wszystkie trzy spotkania, więc super wynik moim zdaniem. Zobaczmy zawodnicy powołani do kadry. Kurzawa Francja, Samaris Grecja, Charles Benito Szwajcaria, Pizzi Oliveira Bebe Portugalia, Krychowiak Polska, Kevin Campbell Słowenia. No, zarząd bardzo nas chwali, więc to jest pozytywne. W następnym odcinku zagramy dwa mecze już standardowo z Niemcami i Grecją. A ja już Wam bardzo dziękuję za ten odcinek i zapraszam na następny. Trzymajcie się, na razie i cześć!